Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam. Dziś zamiast przepisu pokażę Wam mój sposób, jak pasteryzować przetwory. A dokładnie będą to grzybki. A przepis na grzybki znajdziecie tutaj w karcie. Kliknijcie kartę. Do pasteryzacji potrzebny nam garnek takiej wielkości, jak dużo mamy słoików. Ewentualnie musimy to robić na kilka tur. W moim akurat garnku spokojnie mieszczą się takie 4 słoiki takiej wielkości. Słoiki nie mogą się ze sobą stykać i nie mogą dotykać garnka. Garnek wykładamy dno ściereczką i wkładamy właśnie słoiki. Słoiki włożone, wlewamy teraz do 3/4 wysokości słoika wodę. Jeśli słoiki są ciepłe, to wlewamy ciepłą wodę. Jeżeli zimne, to wodę zimną. Stawiamy teraz na kuchnię i pasteryzujemy. W zależności jaki produkt pasteryzujemy, to różna będzie długość pasteryzacji. W przypadku na przykład grzybów i wielkości takiego słoika będzie to 20 minut. Jeżeli słoik będzie większy, w przypadku grzybów na przykład taki 0,7, to już 25. A jeżeli litrowy, to nawet pół godziny. I pasteryzujemy te 20 minut oczywiście od zagotowania, od momentu, kiedy zacznie się tutaj gotować. I to gotowanie musi być bardzo delikatne, powolutku. Minęło, pasteryzacja zakończona, wyjmujemy słoiki i obracamy do góry dnem. Jeśli czujemy, że któraś nakrętka się poluzowała, to ją dokręcamy jeszcze. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia innych przetworów, które również trzeba pasteryzować. Paprykę marynowaną i kompot z wiśni. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!